Halo, halo, siemano wam wszystkim, Juicecast, z tej strony Hades, a z nami jest Christian. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gratki, zapraszam was na kolejny Scrap Mechanic. I standardowo, jeśli byście chcieli zakupić grę, to link jest w opisie. Z kodami Hades i Hades albo Trapper macie 3% zwrotu. To warto nadmienić taką zależność, właśnie Christianie, nigdy nie nadmieniasz, to ja muszę dopełniać. Bo jest to w opisie zazwyczaj. No tak, ale wiesz, ludziom bardziej już zapada w pamięć, jak na przykład co kupić później coś na G2, to tak myślą, kurde, no jakiś kod by mi się... I piszą, o, Trapper, i wpisują Trapper wtedy, widzisz? I wtedy mają korzyść, dobrze. Tak. Więc dzisiejsza mapa jest to mapa niewiadoma, ponieważ jest to mapa osoby, która nie napisała ani jaka jest to mapa, ani z czym wiąże się ta mapa, ani kim jest w ogóle sam autor. Jak określił, naszym zadaniem na tej mapie jest po prostu dowiedzieć się, kim jest twórca. Mam, no, trochę średni opis, więc zobaczymy, znaczy, sobie, przyjacielu serdecznie. Tak naprawdę na wstępie można by powiedzieć tak naprawdę, że to Dexa może być mapa. Taka trochę tajemniczo, bo to jest taka legenda w sumie u nas. Chociaż no było też parę innych perełek, przypominam, nie? Więc, czytając to, co dostałem. Witajcie na mojej mapie. Zero. Waszym zadaniem już jest odkrycie, kim ja jestem. No to dopiero się otwiera w sumie. No ale wiesz, żebyś pokazał. Wiem, że to nie trudne. Pierwsza rzecz, która będzie zapewne po wejściu. Okej, okay. O, w ogóle są jakieś krzesła. Intrygujące. To wygląda jak lustrzane odbicie. Troszeczkę, nie? Pierwsze, speedrun jest to bieg na czas. To nie jest łatwe, ale da się. Jeżeli jedna osoba przejdzie, to nic. Wystarczy, że kliknięcie guzik, a drzwi się otworzą. Dobra, no to klikamy przycisk i to jest... A to nie ma jakiegoś tam czasówki? A nie. I stań na się swoim. Dzieje? No stań na swoim. Jest. O. No i nie co? Nie wiem, 3, 4... Halo, to był falstart. Nieprawda. Prawda. Jestem. Naciśnij guzik. A bo to nie był wyścig, przyjaciel. To był speedrun. Tak, o Boże, dobra, nieważne. O, dobra, dzień dobry. Dobra, przyjacielu, czekaj. Kolejna rzecz. To, co hadesiaki lubią najbardziej, wystarczająco wystarczy samo klikanie guzików. Musicie trochę pomyśleć. Nie wystarczy. No nie! Nie! Kurde! O! Znalazłem coś. Źle przyjaciel. Jeszcze raz. Teraz zatrzymaj to. Czekaj. Tak. Nacisnąłem. Okej. Okay. Ale... Kolejna rzecz. Quiz. Pytań nie widzicie, bo sami musicie sobie je zadać. Teraz powiem, o co chodzi. Uznajmy, że hadesiak ma do kliknięcia dwa guziki, bo jeden z was będzie miał dwa guziki do kliknięcia. Ty masz dwa, czy ja mam dwa? Ty masz dwa. Ja mam dwa. Dobra. Uznajmy, że hadesiak ma do kliknięcia dwa guziki, bo jeden z was będzie miał dwa guziki do kliknięcia. Więc hadesiak zadaje pytanie, na przykład, kogo jest ta mapa? Tylko że sam musi znać odpowiedź na to pytanie. Wtedy Gratis odpowiada na przykład Rafała. I w zależności, czy odpowiedź jest poprawna, czy fałszywa, hadesiak klika guzik i potem na zmianę. Okej, okay, to dosyć jest... Co? FP. Ja mam FP. Ale to jest takie... Ale ja nie mam przycisków. Ale to jest takie masło maślane, bo tak naprawdę... Damian. Mam dać ci jedno pytanie, czy dwa pytania? Nie, no ja zadaję ci pytania chyba. Nie, no ty masz guziki, więc ja ci zadaję pytania. A nie, chyba że ja się odwracam, ty wybierasz odpowiedź i wtedy mi się mogą pojawić dwa przyciski. Tak, i tak jest, dobra. Czyli aha, ty no wybierasz dobra. Opcję, tak? Dobrze, czyli ja zadaję ci pytanie. Tak, tylko że najpierw wybierz sobie tam odpowiedź, żebym już miał te przyciski, nie? Dobrze. Muszę wymyślić ci jedno pytanie. Tak. Dobrze, przyjacielu. Czy w takim razie... musi być tak skonstruowane, żeby odpowiedź albo prawda, albo tak, fałsz. Tak, no i najlepiej, żeby coś tam nasi widzowie też mieli, tak wiesz, tak dobrze, wiedzieli, w takim razie myślę, że mógłbym zadać ci pytanie, na przykład... poczekaj, muszę się zastanowić, coś takiego ciekawego, że to nie było takie czala makota, nie? Ma psa. Już mieliśmy ten temat na jednym z odcinków. Czy nagrywasz Scrap Mechanika z pasji? W sumie jakbym czegoś nie lubił robić, to bym tego nie robił. Bum! Poszło. Wtedy się udało. Udało się, przyjaciel. A czyli dobrze taka, rozkminiona była jest. Taka rozkmina leciutka.
Czy ja dam radę zrobić to tak? O, chyba dam. I badam. No, halo, co jest? Mnie jakoś tak dziwnie telepie. No ej, halo, ej, co? No, serio? Ło, to jest tak wyliczone? Nie, no niemożliwe aż. Dobra, przeszedłem. No właśnie, też przeszedłem. A ty co miałeś w ogóle? To samo. Aha. Rozumiem, że tu mamy budowę pojazdu. To śmierć mi budowę pojazdu. Nie wiem, pojazdu. Poczekaj. 4. Parkour. W zależności od wyjścia z quizów, parkour będzie ułatwiony lub utrudniony. Ale nie jest ogólnie trudny. Okej, to zrobiliśmy. Budowa go-karta. Musicie zbudować go-kart, który będzie dobrze wyglądał. Przynajmniej go-karty będzie umiał jeździć i skręcać. Będą dobrze jak wyglądać. Jak już ktoś kończy, wystarczy kliknąć guzik na zielonym tle. Masz jakieś zielone tło? Mam. Tu jest. Gdzie tu, jest zielone tło? Okej, czyli ja zapewne... Tak, ja też mam. Na zielonym tle. Gdzie to jest? A po jego kliknięciu nie można już nic poprawiać w aucie. I tak, i kto skończy pierwszy, dostaje jeden punkt, który pojazd będzie lepiej jeździł, ta osoba dostaje jeden punkt, a w oglądzie zadecydują widzowie. No i potem, kto jest twórcą mapy, dobra, czyli budujemy, tak? To ile damy sobie minutę? Znaczy, no, nie wiem, czy tak powiedzmy 2 do 3 minut max, okej? No dobra, to ja mogę to patrzeć sobie na czasie, po prostu od nagrywania i powiem mam kiedy. Tak samo, wiesz, więc przyjacielu. Start, powiedzmy. No dobrze, tak, przyjacielu. Inaczej, nie róbmy tego jako, że kto pierwszy, tylko po prostu, żeby były ładne. O, dziś się tak wykażemy troszeczkę właśnie takim... kreatywnością. Kreatywnością, ponieważ my jesteśmy, jak wiecie... Go-karty były... Boże, to, nie to, to takie małe jakby formułki 1, tak, ja tak interpretuję przynajmniej, no. Mogę tak Boże. To interpretować? Przepraszam. Możesz chyba, przyjacielu, to są tak takie to małe autka, no nie? Takie małe, no. Dobra, w takim razie jeżeli postaram się. Jeżeli coś źle mówię, to przepraszam, mam prawo się nie znać. Czy coś. Coś. Proszę nie hejcić. Aż tak bardzo. Tylko troszkę można. Kurde, najgorsze jest to, że my mamy tyle rzeczy z modów, nie? Że, jak to się nazywa, że mi aż się mylą. Wiesz co, ja nie mam parcia na rzeczy z modów. Ja na początku chciałbym w ogóle coś wybudować, a potem się będę zastanawiał. Mówisz? Tak. Dobrze, no i tak jak pisaliście gdzieś tam kiedyś w komentarzach, ja osobiście nie buduję motoru. Czemu? No bo ludzie pisali, a to nie budujcie motorów, tylko jakieś może normalne spróbujcie. To próbuję coś normalnego zbudować. O, ma być na 4 koła? No go-karty raczej są na 4 koła, przyjaciel. No dobra, spoko. A no tak, no jakby nie patrzeć, to można by się tak upierać. No dobrze, w takim razie nie ma problemu. Niech będzie w ten sposób. Jak kto sobie życzy. Spoko, damy radę. Pyk. Nie wiem, czy coś takiego... Najlepiej to ja bym, najchętniej to ja bym przeglądarkę odpalił i zobaczył, jak to mogłoby wyglądać, szczerze. Jak czy, wygląda go-kart? Ma być szczery. Jak wygląda go-kart? No to jakiś projekt, no bo wiesz, ja na dobrą sprawę, ja tyle razy coś takiego widziałem w życiu, co prawie no nic, nie? Jeśli Polska nie jest takim krajem związanym właśnie z czymś takim, więc no, jakby więc nie patrzeć no, tak mówię, bez rewelacji. No, to jest moja wariacja go-karta. O, to nie, to chciałem, ja nie dobra. To jest twoja wariacja. To już podejrzałeś? Nie, ja nie patrzyłem tam u ciebie, przyjaciół. Dobra, teraz tak, byle nie wziąć jakiegoś silnika, który wystrzeli mnie w kosmos. Dobra. Nie, rozumiem, to tak. Rozumiem, że to ten to też uznam jako normalny silnik, tak? Mogę tu uznać jako silnik? Bo możesz, przyjacielu. Zobaczymy. Ja tu zbuduję sobie coś takiego ładnego, mam nadzieję ładnego, skromnego, przyjemnego, być może. O, w ogóle ja zapomniałem, że są te kołka z modu. To jest właśnie najbardziej zatrważające w moim przypadku. Czy ja nigdy, wiesz, zawsze zapominam. Przepraszam, proszę zaprzestać jazdy jakiejkolwiek. Czemu, co nam się stało, przyjacielu? Dobra, najpierw podepnę silniki pod koła, dopiero... A, dobra, i no nie, że znowu zaczął ci jechać. Dobra, już wszystko. Zapomniałem podpiąć silników do kierownicy, wiesz?
Przyjaciel w ogóle, wow, my jesteśmy po czasie już. Ale to już mam dalej nie budować? Nie no, jeszcze tam dokończ. No spoko, bo tak myślałem, że no, mówiłeś, budujemy coś ładnego, to mówię, no to chyba budujemy coś ładnego, a tutaj tak nagle, no przyjaciele, koniec czasu, coś tam. No, no bo to mieliśmy mieć jakiś czas, nie? Ale tak się zabudowałem, że... Kurde, no dobra, to nie jest ładne. No dobra, to już przyznam wam rację, to nie jest ładne, ale... Ale to ale ma jest, to coś. Ale jest moje. Ale nie? Jest moje. Tak, wy zawsze narzekacie, że o, idźcie coś budować w końcu. To budujemy. O Boże, to w ogóle nie byłoby z moim zamysłem. A to tak nie mogę. Ciekawie. Czego nie możesz, przyjacielu? No wiesz co, tak się bawię tutaj częściami. Aha, no chyba, że tak. Skoro tak mówisz. O, jeszcze wezmę sobie, przemaluję go. No powiedzmy, że już tak praktycznie skończyłem tą moją... To coś, no... To coś, co ma przypominać gokarda, tak? Tak, to coś, co ma jeździć po prostu. Mi się wydaje, że zrobiłem trochę za długiego. No to ja nie wiem, co ja mam uważać o swoim. Ja uważam, że mój wyszedł troszkę za długi. O, to też mogę. Dobra, przyjaciel, no ja teoretycznie mogę już, no. Już możesz? Ja nacisnę guziczek. Chodź, wyjedziemy. Ja też nacisnę guziczek w takim razie, gdzie... To jest błękitna strzała. Mój został zrobiony z czegoś cięższego troszeczkę. A ja nie Nawet wiem. Szczerze mówiąc nie testowałem, czy będzie jeździł. Jaki to jest blok w ogóle? Mój na pewno gokarta nie przypomina. Cześć. Nie wiem, czy mój przypomina, ale chyba twój prędzej. Twój ma fajniejsze kółka, bo ja zapomniałem właśnie o tych kółkach, za późno się skapnąłem. To jest błękitna strzała, yeah! A wiesz co, nie możesz tak pędzić, bo mój jeździ trochę wolniej. Zauważyłeś, że nie mam silników? A u mnie zauważyłeś? Nie, ty masz te same silniki co ja pewnie. No tak, tylko ty masz pomalowane na niebiesko. A ja mam Dokładnie. Szare i nie zwrócisz uwagi, bo u ciebie jeszcze widać. No, ale widzę, że wpadliśmy na ten sam pomysł, żeby zrobić te takie... Map by? Tego... jak się nazywa? Siodła. Map by, aha. Kogo... Kto, kogo to mapa, wiecie. Aha, i są znaczki, super. Będziemy znowu zgadywać. Takie no, okay. Znaczki. Nie no, w sensie, że są przyciski do klikania, nie? No to czy ja to... O, halo! Już! Dexu, zgadłem! A właśnie się zastanawiałem, czy będzie dźwięk, czy nie będzie dźwięku. I tak nie mówię, było, a odwrócę tak. Się, zobaczę. Chodź, świeczy, przejedziemy się moją furą jeszcze. Give me a moment, please, my friend. Weź sobie poduszeczkę, czy coś. Czyli dobrze sądziłem czekaj, na początku. Jeszcze ktoś daje, jeszcze było, że kto jest twórcą tej mapy. Najpierw powiedzcie, kto to może być, a potem kliknijcie guzik. Ups. No, Damian no strzelał, więc... Nie, no to ja powiedziałem na samym początku, tak? Że... Sorry, że mapa taka krótka, ale wszedłem trochę z prawy, pozdrawiam, okej. Okay. No, ale ja coś czuję, że jak wejdzie w mody nasz Dexu, to jeszcze, no, zrehabilituje się, no. Jedziemy! Błękitna... Przepraszam, gruby jesteś. Czemu? No tak trochę wolniej jedziemy, myślałem, że szybciej będzie. A no, tak bywa. W ogóle ale chyba mam nadzieję, że wam się... No, chyba da się biegi zmieniać, jeśli się dobrze pobawi, wiesz? Nie mam pojęcia. Mam takie wrażenie, ale nie bawiłem się. Ja też nie. W każdym razie, tu będziemy kończyć odcinek. Możecie napisać, że myśleliście, że kto jest twórcą tej mapy, jakie wy byście zadali sobie pytania w pokoju z pytaniami i jak byście na nie odpowiedzieli. Póki co to by było na tyle. Dziękujemy serdecznie Dexowi za stworzenie mapki i wam za oglądanie. I czekamy na więcej. Subskrybujcie, trzymajcie ciepło. No i cześć! Cześć!